Credit Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza oferuje obecnie specjalne niskie oprocentowanie 2,15% na pożyczkę hipoteczną zamkniętą na rok. Sprawy pożyczkowe załatwisz w każdym oddziale naszej Credit Union. Zapraszamy. Każda przesyłka z Piastem idzie szybko. Szybciej. I najszybciej. Położony w spokojnej dzielnicy Mississauga, dom seniora Wawel Villa oferuje doskonałą, profesjonalną opiekę oraz pielęgnuje polskie tradycje. Mieszkańcy znajdują tu serdeczną, rodzinną atmosferę, włącznie z domową, polsko-kanadyjską kuchnią. Pokoje różnej wielkości, całodobowa opieka pielęgniarska, wizyty lekarzy, zajęcia rekreacyjne, język polski i angielski. Jesień życia to nie znaczy samotność. Może być naprawdę długa, pogodna i szczęśliwa. Dom seniora Wawel Villa, Mississauga. Firma ubezpieczeniowa Ambroziak i Rao Insurance Brokers oferuje bardzo dobre ubezpieczenia po konkurencyjnych cenach. Sprawdzamy wszystkie możliwości obniżenia opłat. Dzwoń do Lidii Ambroziak 416 737 9647. Tylko kilka kliknięć myszką i w ciągu kilku minut załatwisz wszystkie sprawy związane z twoją podróżą. Najlepsze ceny. Agencja Western Travel oferuje rezerwacje i sprzedaż lotów, wycieczek i ubezpieczeń przez internet, telefon lub osobiście. Polstar Truck Repairs Incorporated. Kompletny serwis traków i przyczep, naprawa i przebudowa silników, hamulców, sprzęgieł, skrzyń biegów, systemu wydechowego, systemu chłodzenia, testy emisyjne, naprawy przyczep. Wszystkie prace gwarantowane. Darmowa wycena. Dzwoń. Za tydzień, w sobotę 19 listopada, odbędzie się nadzwyczajne zebranie członków Credit Union Świętego Stanisława, Świętego Kazimierza. Kilka szczegółów na temat zebrania w rozmowie przeprowadzonej przez Piotra Hoffmana przedstawią Państwu przewodniczący Rady Dyrektorów Robert Jagielski oraz prezes zarządu i CEO naszej instytucji finansowej Andrzej Pitek. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy gośćmi Polskiej Credit Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza. Rozmawiam z panami przewodniczącym Rady Dyrektorów, panem Robertem Jagielskim i prezesem zarządu, panem Andrzejem Pitkiem. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Proszę Państwa, niebawem bardzo ważne, nadzwyczajne zebranie członków. O tym rozmawiam z panami. Panie Robercie, proszę nam powiedzieć, kiedy i gdzie będzie zebranie. Dziękuję. Witam Państwa. Zebranie będzie za tydzień, 19 listopada, na Audytorium Świętego Kazimierza na Roncesvalles. W imieniu Rady Dyrektorów zapraszam wszystkich członków na to zebranie. Zebranie dotyczy zmiany do artykułu 2.03 Statutu Credit Union. Jest to mała zmiana, ale może dużo przynieść korzyści do naszej instytucji. Od paru lat prawo w Ontario się zmieniło. Prawo teraz pozwala na zwiększenie share capital dla członków. Wiele innych credit union już skorzystali z tego i teraz jest czas dla nas. Panie Andrzeju, na czym polega ta dość istotna przecież zmiana? Nawiązując do wypowiedzi pana Roberta dotyczącego artykułu 2.03, w myśl tego artykułu każdy członek naszej credit union musi posiadać $100 na kontach udziałowych, które są zdeponowane w naszej credit union. Obecnie proponujemy, aby obok tych $100 członkowie mieli możliwość nabycia dodatkowych udziałów do maksymalnej kwoty $1000. Podkreślam, że te $1000 to będzie opcja dobrowolna, na którą każdy może się zdecydować, ale nie musi. Z prowadzenia dodatkowych udziałów nasza Credit Union uzyska bardzo wiele korzyści, jak również członkowie, a przede wszystkim będzie możliwość podniesienia kapitału naszej Credit Union i to bez podnoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Wpłynie to korzystnie na ilość i wielkość wydawanych pożyczek. Będziemy mogli oferować lepsze warunki na pożyczki i inne usługi finansowe. Oczywiście, jak już wspomniałem, będą także bezpośrednie korzyści dla członków, którzy zechcą nabyć większą ilość udziałów. Ale o tym powiemy wkrótce po zebraniu. Panie Robercie, jak zwykle w takich sytuacjach odbędzie się i wcześniejsze głosowanie. Gdzie i kiedy? Proszę Państwa, jest to sprawa bardzo ważna, abyśmy przyjęli poprawkę. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się w dwóch terminach. W najbliższą środę, 16 listopada, głosowanie w oddziałach oraz w sobotę, 19 listopada, podczas zebrania. Na zakończenie zapraszamy jeszcze raz na zebranie. Sobota, 19 listopada,
Audytorium Świętego Kazimierza przy Roncesvalles. Do zobaczenia. A ja serdecznie Państwu dziękuję, no i oczywiście i Panom, no i zapraszam na zebranie.